Napisaliśmy książkę Zapis zarazy z Tomkiem Budzyńskim, majorem ABW, szefem delegatury, byłym szefem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, dlatego że w tej konkretnej sprawie mieliśmy coś konkretnego do powiedzenia. Tak się składa, że największa afera dotycząca koronawirusa w Polsce miała miejsce w Lublinie. Tomek Budzyński znał wszystkich bohaterów tej historii. To był dla nas punkt wyjścia. Odkryliśmy dzięki temu, że ta rzeczywistość, że nasza teraźniejszość nie ma końca, w zasadzie przeszłość nie ma końca w naszej teraźniejszości i że te dawne służby niestety w jakiś zdumiewający sposób całkowicie przeteleportowały się do obecnej rzeczywistości. Ten kontrakt zawarty przez Ministerstwo Zdrowia jest czymś niebywałym. Ani ja, ani Tomek nie widzieliśmy jeszcze czegoś takiego. Skandal to nie jest to słowo. Albo mamy do czynienia z ludźmi, którzy są totalnie skorumpowani, albo, i to jest ta lepsza wersja, mamy do czynienia z absolutnymi durniami, którzy dali się dawnym służbom absolutnie omotać. Prawdopodobnie, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, a wynika to także z wiedzy, z naszych rozmów z PR-owcami, gdyby nie to, że pan Szumowski stał się twarzą tego rządu przez wiele miesięcy, widaliśmy go codziennie z okienek telewizora czy z pulpitów komputerów, prawdopodobnie miałby dzisiaj problemy prawne, ale posadzi dziś na ławie oskarżonych tego człowieka, choćby za błędy urzędnicze, jeszcze raz mówię, to jest lepsza wersja, tak jakby posadzić ten rząd, bo stał się twarzą tego rządu. Jedyne, co można było zrobić, to go usunąć, by zszedł ludziom z oczu. I to się stało. Ale by tę historię opowiedzieć, to nie trzeba, to kilka minut to jest zdecydowanie za mało. Sięgnęliśmy tak głęboko, aby dojść do takich potężnych bandyckich układów. No, tylko jedna kwestia z dziesiątek, które są w naszej książce. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia, to Ministerstwo Zdrowia, zawiera kontrakt z człowiekiem, który wchodzi w jakieś interesy z mafią korsykańską. Mafia korsykańska, żeby nikt nie mylił, to nie jest jakiś gang pruszkowski, chłopcy z podwórka, którzy udają mafię. Mafia korsykańska to jest prawdziwa mafia, mająca swoje potężne interesy w całych Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej, w Afryce, w Europie Zachodniej. Potężna, jedna z największych organizacji przestępczych w Polsce. I z takimi ludźmi interesy robi pan Andrzej Izdebski, szef firmy NTK, która miała nas ratować, wysyłając tam respiratory. To się dzieje na naszych oczach, to się dzieje teraz. Proszę Państwa, jak to jest możliwe, że taki człowiek, Andrzej Izdebski, dziś robi interesy w Korei Północnej? Czy takie rzeczy mogą być bez wiedzy Stanów Zjednoczonych? Korea Północna przecież obłożona jest embargiem ze wszystkich możliwych stron. Dużo pytań, mało odpowiedzi. My staramy się udzielać odpowiedzi na te pytania. Proszę Państwa, to jest oczywiście początek, dlatego że wyszliśmy z punktu widzenia afery dotyczącej respiratorów, największej dotyczącej koronawirusa w Polsce, ale wyszliśmy oczywiście dużo dalej. Sięgnęliśmy do statystyk, tych jawnych i tych bardziej zakrytych, tak to ujmę. Miał rację Mark Twain, kiedy mówił, że są trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki. Jesteśmy oszukiwani od samego początku, kiedy myli się osoby zakażone z osobami chorymi, kiedy się tak naprawdę żongluje tymi statystykami, kiedy nawet test tak zwany test na koronawirusa bada wszystko, tylko nie konkretnie koronawirusa. Innymi słowy, kiedy mówi nam się, że ten człowiek zachorował, że ma koronawirusa, to tak naprawdę jest to wróżenie z fusów, dlatego że testy PCR to są testy, które badają wirusa, ale nie koronawirusa. I tak moglibyśmy mnożyć, opowiadać to godzinami, co zawaliśmy w naszej książce. Pokazaliśmy konkretne przypadki, tragedie zwykłych ludzi, których dotknęło to wszystko, co dzieje się obecnie wokół nas. Próbowaliśmy zrozumieć, o co tu chodzi w skali globalnej, bo przecież ta sprawa nie dotyczy tylko naszego kraju. Zadaliśmy sobie pytanie, jakie zawsze zadaje na początku drogi mistrz wszelkich śledztw, Andrzej Witkowski, ten od sprawy księdza Jerzego Popiełuszki. Kto mógł na tym zyskać? Ale w tej sprawie trzeba było zadać kolejne. Kto był dość ekscentryczny, miał dość pieniędzy i władzy, by przedsięwziąć takie coś, co w zasadzie zablokowało cały świat. Proszę Państwa, w oparciu o rozmowy z takimi ludźmi, jak były szef wywiadu brytyjskiego, z którym rozmawialiśmy, Richard Kemp, z wieloma innymi, dał nam autoryzowaną wypowiedź. Wiadomo, jak to ludzie wywiadu, mówi na okrągło, ale kto umie czytać między wierszami, przeczyta, że ten człowiek i wielu innych mówią o tym, że to jest broń. To nie powstało w sposób naturalny. Wirus jest bronią. Doszliśmy do jednego człowieka, jedno nazwisko. Bill Gates. To jest to pytanie, kto miał dość władzy, pieniędzy i był dość ekscentryczny,
by zająć się taką sprawą, by próbować z czegoś, z niczego zrobić coś, co w zasadzie zablokowało cały świat. Bardzo dużo faktów, bardzo dużo analiz, bardzo dużo dokumentów, ale dotarliśmy do jednego ciekawego, to był początek naszej drogi, oczywiście nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim. Dokument z 2010 roku, który wydawał się fake newsem, on krąży po zakamarkach internetu. Dokument Fundacji Rockefellera, która współpracuje z Gatesami, z Fundacją Gatesów. To są dwie fundacje, jak dwa palce jednej ręki. Ten dokument tak nieprawdopodobny, że nie wierzyliśmy, że jest prawdziwy. A dlaczego? Dlatego, że on opisuje naszą rzeczywistość Anno Domini 2020. Innymi słowy, jak to możliwe, że ktoś w 2010 roku przewidział, że pandemia zacznie się w środkowych Chinach, że zaatakuje Hiszpanię, Włochy, najbardziej ucierpią, że będzie wiele innych wydarzeń. Literalnie, jakby ktoś czytał ten dokument, to tak jakby czytał wydarzenia z 2019-2020 roku. To wręcz niebywałe. Można przewidzieć jedną rzecz, 10, ale nie wszystkie. Myśleliśmy, że to fake news. Badaliśmy, sprawdzaliśmy, nie udało nam się domknąć koła. Postanowiliśmy spróbować najprostszego środka, mianowicie wprost skontaktować się z Fundacją Rockefellerów. Długa cisza, potem odpowiedź potwierdzająca, że to jest ich dokument. Proszę Państwa, użyliśmy podstępu. Otóż my nie zapytaliśmy, czy to jest Wasz dokument. My zapytaliśmy, co mieliście na myśli, pisząc w tym dokumencie to i to i to. Skąd wiedzieliście w 2010, że tak będzie wyglądała pandemia w 2020, czy kiedyś tam w przyszłości, z punktu widzenia 2010 roku w przyszłości? Jak mogliście do tego dojść? Jak mogliście to przewidzieć? Proszę o zrozumienie, nie pytaliśmy, czy to jest Wasz dokument, tylko pytaliśmy, skąd wiedzieliście w tym dokumencie, w Waszym dokumencie, że będzie tak i tak. To był podstęp. Na ten podstęp, można powiedzieć, bardzo prosty manewr, ale czasami skuteczne są takie proste manewry. Odpowiedź z Fundacji Rockefellerów. Mieliśmy świetny zespół analityków, stąd nasze przewidywanie okazało się tak trafne. Ale oczywiście odżegnujemy się od wszelkich metod, wszelkich teorii spiskowych. Proszę Państwa, oczywiście mnóstwo gładkich słów, wyjaśnienie, które niczego nie wyjaśnia, ale kluczowa rzecz została potwierdzona przez Fundację Rockefellera. To jest ich dokument, to nie jest fake news, to jest autentyk. Proszę Państwa, jak ten autentyk wygląda? W 2010 roku Fundacja Rockefellerów współpracująca z Gatesami przewiduje niemal literalnie, jak będzie wyglądała pandemia w przyszłości, czyli dziś. To jest dokładnie to samo. Mówię, można przewidzieć jeden element, dwa, pięć, dziesięć, ale wszystkie? Że zacznie się w środkowych Chinach na przykład? Przecież jest tyle pięknych państw. Skąd wiedzieli, że będzie to wyglądało dokładnie tak? Proszę Państwa, dotarliśmy do kolejnych analiz Billa Gatesa, wielu innych ludzi, którzy z nim współpracują. Wszystkie te zapisy potwierdzają. W zasadzie jakbyśmy mieli do czynienia z jakąś grupą jasnowidzów. Ale pytanie, czy to byli jasnowidze, czy to byli ludzie, którzy pisali pewien scenariusz? Scenariusz, który właśnie jest realizowany. Proszę Państwa, dużo by opowiadać. Myślę, że każdy, kto ma logikę i zdrowy rozsądek, sięgnie do tych dokumentów zapisanych kiedyś w przeszłości i zobaczy, co mamy dziś. I chyba każdy, kto posługuje się logiką i zdrowym rozsądkiem, musi dojść do tego, że nie ma takiego jasnowidzenia. Że my w tej chwili jesteśmy poddawani pewnemu scenariuszowi, który jest realizowany. Sięgnęliśmy oczywiście dużo dalej. Próbowaliśmy zrozumieć, o co chodzi w skali globalnej, jeśli chodzi o koronawirusa, relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami, wielka pomoc kilku bardzo ważnych osób z Polski i spoza Polski, między innymi Jacka Bartosiaka, doktora, świetnego analityka, który wyjaśnił nam, że koronawirus jest tak naprawdę katalizatorem. Czym jest katalizator? Jeżeli jest jakiś problem, ale on niekoniecznie wybuchnie dziś, jutro czy pojutrze, ale pojawia się jakiś czynnik zewnętrzny, który ten problem bardzo wzmacnia i on go popycha do przodu. Tym stał się koronawirus dla relacji Stanów Zjednoczonych i Chin. Innymi słowy, ten plan Gatesa, ten plan polegający na szczepionkach, aplikacjach, bo to wszystko także przewidziano w tych analizach sprzed wielu, wielu lat. Aplikacje, szczepionki, wszystko w zasadzie przewidziano. Może przewidziano, biorąc to słowo w cudzysłów, napisano w formie scenariusza. Jednego nie przewidziano, znaczy przewidziano, że będzie jeszcze stan wyjątkowy. To jest jedyna rzecz, której nie mamy. Nie przewidziano tego, bo o tym nie ma mowy, przynajmniej nie trafiliśmy na żaden ślad, że może to doprowadzić do konfliktu pomiędzy dwoma w tej chwili największymi mocarstwami światowymi, Chinami i Stanami Zjednoczonymi. A to przecież nie tylko Jacek Bartosiak, który doradza ważnym ludziom z naszego rządu, ale także inni, nawet prezydent Trump mówi o tym, że trzeba przerwać łańcuch dostaw. Bo koronawirus uświadomił Amerykanom, przywódcom państw zachodnich,
że tak naprawdę cała produkcja jest w tej chwili w Chinach. I tak naprawdę trzeba ten łańcuch dostaw przerwać, żeby przywrócić produkcję do Stanów Zjednoczonych, do państw Europy Zachodniej. Chińczycy trochę technologii dostali, trochę pokradli, można powiedzieć przegonili cały zachodni świat. Amerykanie na bazie koronawirusa zorientowali się, ale przywrócenie, zorientowali się jak to w tej chwili wygląda, ale przywrócenie produkcji do Stanów Zjednoczonych, do Europy Zachodniej, to nie jest coś, co zdarzy się bezboleśnie. Jacek Bartosiak mówi o tym wprost. Nie da się tego zrobić bezkonfliktowo. To jest nierealne. Innymi słowy, mamy dwie perspektywy. Perspektywy Gatesa, który szykuje nam jakąś wirtualną, wydawałoby się do niedawna rzeczywistość, szczepionek, aplikacji, zamordyzmu, zniszczenia świata ducha, bo w tej chwili nic już nie jest stałe. Nie ma rodziny, uderza się w rodzinę dwóch panów, nazywa się rodziną. Nie ma kościoła, uderza się w kościół, burzy się jego autorytet. Nic, człowiek tak naprawdę jest zagubiony, niczego nie jest pewien. Dlaczego przetrwaliśmy zabory, komunizm, Hitlera i Stalina? Dlatego, że były rodziny, że był kościół, był punkt odniesienia. Ja jestem z tego pokolenia, które było uczone na lekcjach historii, że w Katyniu mordowali Niemcy, ale wracałem do domu i rodzice mówili mi, że to byli Sowieci. Co dzisiaj powiedzą ludzie, kiedy te rodziny są rozbite, wyalienowane, kiedy tak naprawdę kościół traci autorytet? Chodzi właśnie o to, żeby nie było żadnego punktu odniesienia. To jest jak rozstawianie pionków na szachownicy. I na tym wszystkim powstają wizje, szalone wizje Billa Gatesa. I na tym wszystkim dochodzi do sytuacji, która może spowodować konflikt dwóch największych mocarstw. Ten konflikt rozwija się na naszych oczach. Popatrzcie Państwo na to, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Popatrzcie Państwo na reakcje chińskie. Stajemy w obliczu czegoś naprawdę bardzo złego. To troszkę mi przypomina taką sytuację, no może trochę przerysowaną, ale sytuację, w której stoi człowiek, na taką grafikę widziałem. Naprzeciwko niego postawione są dwie szubienice, jedna trochę mniejsza. Kat mówi do niego, masz wybór. Nie chcę powiedzieć, że mamy taki wybór. Na pewno nie my, ludzie wierzący. Nie wiem, co myślą w takiej sytuacji ludzie, którzy nie wierzą w to, że istnieje coś więcej niż tylko to, co tu i teraz. Ja wierzę w to, że tam, gdzie ludzkie możliwości się kończą, Pana Boga się nawet nie zaczynają. I tu widzę całą nadzieję. I tu jest punkt odniesienia. I o tym wszystkim jest nasza książka. Gdzie wyszliśmy od czegoś bardzo konkretnego i szczegółowego, od największej afery dotyczącej koronawirusa w Polsce, a przy pomocy wielu ludzi, którzy dają swoją twarz, imię, nazwisko i autorytet, doszliśmy do spraw, można powiedzieć, globalnych, do spraw, które są ważne dla nas wszystkich. O tym wszystkim jest nasza książka w wielkim, wielkim telegraficznym skrócie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem.